Tam ciebie kochany katoliku. W kolejnym odcinku. Wrócę znowu do historii Jonasza. Nie daje mi spokoju. Wcześniej podzieliłem się z wami rozważeniami w trzech odcinkach zatytułowanych Polsko weź przykład z niniwy. I postawa króla niniwy znów mnie poruszyła. Wyobraź sobie, przychodzi facet, nazwijmy go Jonasz do Dużego Miasta. I mocnym głosem mówi: Jeszcze 40 dni i Niniwa zostanie zburzona. Uwierzyłbyś, zwykły katoliku? Odpowiedź znamy ty i ja. Czy gdyby dzisiaj ktoś chodził po wielkim mieście, takim jak choćby Białystok, Wrocław Poznań, chodził i wołał: Jeszcze 40 dni i Białystok, Wrocław zostanie zniszczony. Uwierzyłbyś? pytanie retoryczne. I doszłaby ta informacja do prezydenta miasta. uwierzyłby? pozostawiam to bez odpowiedzi. Spójrzcie teraz, co czyni król niniwy tego miasta. Uwierzył i podjął działania. Na pewno nie było to łatwe. Podjąć działania mając świadomość, że może narazić się na wyszydzenie wykpienie, a jednak. Można by rzec, wielka była wiara tego człowieka. Musiał być otwarty na Boga, słuchać go, być z nim w bliskiej relacji. I dzięki temu otrzymał łaskę wiary w słowa, które wypowiadał posłaniec Boży Jonasz. Wydał odpowiednie dekrety i, co ciekawe, mieszkańcy Niniwy wypełnili wszystkie zalecenia. I te, które nawoływały do tego, aby żarliwie wołali do Boga. Zarządzenia króla były zdecydowane, całkowicie zmieniające ich aktualne życie, ale świadomość zagrożenia i tego, że może się spełnić to, co Bóg zamierzył, ta świadomość była większa. Czy dzisiaj ty i ja nie odczuwamy tego zagrożenia? Czy ty i ja, wierzący katolicy, możemy nie widzieć zagrożenia dla nas, widząc rozszerzającą się epidemię koronawirusa? Nie widzimy, czy jeszcze nie chcemy widzieć? Niedawno przeżywaliśmy niedzielę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Czy uwierzyłem w Boże zmartwychwstanie? Czy uwierzyłem i przyjąłem i uświadomiłem sobie, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał i może wszystko, wszystko uczynić. A ja? Powtórzę słowa świętego Pawła: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Oto obietnica życia chrześcijańskiego. Jeśli wyznam te słowa z pełną wiarą, to żadne trudności, burze, epidemie koronawirusa nie zagrożą mi, bo będzie przy mnie Jezus. Jest tylko jeden i aż jeden problem. Czy wierzę? Król Niniwy uwierzył posłańcowi, który przyszedł i głosił Bożą prawdę. Co mam jeszcze uczynić, aby uwierzyć? Czy moja wiara jest jak wiatr, który pojawia się i znika? I znowu powtórzę słowa świętego Pawła: Nie czynię bowiem dobra, które chcę. Ale czynię zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Jeżeli jest to grzech, to czas, abym się nawrócił, abym zmienił to, co Bogu się nie podoba i zaczął wypełniać Jego przykazania. To najwyższy czas, aby posłuchać współczesnych Jonaszy. Nawrócić się, czynić pokutę, post, modlitwę i skupiać się na tym, który jest zawsze pierwszy, na Bogu, a nie na koronawirusie. To nie on jest królem, choć przekornie w, naz przekornie w nazwie ma koronę. To Bóg jest jedynym królem. Jemu zaufałem. A wtedy? Powtórzę słowa króla Niniwy. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu i nie zginiemy. To jest mój i twój czas, kochany katoliku, abyśmy podjęli decyzję i poszli nie za tłumem, który nas zawsze zwiedzie, ale za Jezusem Chrystusem najlepszym pasterzem jedynym pasterzem takim, który zawsze troszczy się o swoje owce o wszystkie. O mnie i o Ciebie. Amen.